Były takie dni po chemii, że po prostu łzy leciały po prostu z tej męczarni. I organizm po prostu nie dawał rady. I to był chyba jedyny moment, jak powiedziałem o tym nowotworze, że będę musiał przestać trenować i tak dalej. To naprawdę wzruszyło mnie to. I też naprawdę wielki szacunek dla Stefana, że czekał cały czas na tego jednego zawodnika, na mnie. To było najdłuższe pół roku w twoim życiu? Najcięższe. A najdłuższe chyba były poniedziałki, jak wiedziałem, że na drugi dzień muszę jechać na chemię. Najkrótsze, sorry, najkrótsze były poniedziałki, bo chciałem, żeby trwało jak najdłużej. Tylko pierwsze, tak, były takie. Pierwsze były takie w miarę takie spoko te chemie, bo mnie tak bardzo nie męczyły, nie wymiotowałem, ale już kolejne były masakryczne. Do tej całej choroby podszedłem naprawdę zadaniowo. Zadaniem było, żeby po prostu skończyć to jak najszybciej, czyli w 6 cyklach. I tak się udało. Żeby też udowodnić i pokazać właśnie ludziom, którzy tak naprawdę mają zwątpienie w siebie, że po prostu nie dadzą rady. Tak chcę też im pokazać, że warto w siebie wierzyć. A miałeś taki czas, że Wygląda się. siedziałeś obłożony, chciałeś się wszystkiego dowiedzieć o przeciwniku? Nie. Nie. Zostawiłeś to lekarzom. Zostawiłem to po prostu im. Wiedziałem tylko, że to jest nowotwór układu odpornościowego i to mi wystarczyło. Ja Cierpiałeś oderwany od siatkówki, bo cały czas. nie powiem, tak, no, bardzo. Pewnego razu przyszedłem na trening tutaj do chłopaków i tak zacząłem odbijać górą, zacząłem odbijać dołem i było masakra. No, wtedy poczułem, co to znaczy nie trenować. Mówiłeś, że tych trudnych chwil tak naprawdę w chorobie nie było dużo. Przez ten czas wolny znalazłem sobie parę takich nowych zajęć, jak na przykład łowienie ryb. Troszkę Zacząłeś, tak? zacząłem, tak. Nawet dzisiaj byliśmy z Dominikiem i z Kazimierczakiem na rybkach. Myślę, że to było jedno właśnie z takich bardzo pozytywnych rzeczy, które robiłem w czasie tej choroby. Trochę, nie trochę, bo naprawdę bardzo mnie to odciągało od tej choroby, w ogóle nie myślałem. Więcej straciłeś przez ten czas, czy że więcej zyskałeś? Myślę, że zyskałem tyle, że miałem dużo czasu dla rodziny i widziałem, jak moja córeczka dorasta. A stracić to naprawdę straciłem cały sezon, a to jest naprawdę dużo. Mówiłeś właśnie w jednym z tych nielicznych wywiadów, że masz to marzenie, że córeczka już będzie chodzić, gdzieś tam se stanie za bandą No, i. jeszcze tak naprawdę wstaję. I jak jej dam rączkę, no to naprawdę bryka po domku, ale jeszcze się nie nadaje na to, żeby przybiegła do mnie na wojsko. Ale myślę, że jak zacznę nowy sezon, to będzie w stanie. Czasem bywa z rakiem i tak, że on ludzi uczy żyć i zbliża do siebie rodziny. Ty poczułeś coś takiego? Myślę, że też było to widać na moim weselu, tak naprawdę, bo jak odkryli tą moją chorobę, to zaraz parę dni po tym odkryciu ja miałem swoje własne wesele i ślub. I na tym weselu generalnie trochę się obawialiśmy, że będzie takie trochę to sztywne, że rodzina zacznie tak patrzeć się z troską i tak dalej, ale tak nie było widać. Na ślubie w ogóle kompletnie nie było tego widać. A kto bardziej tak naprawdę to przeżywał, ty czy bliscy? Myślę, że moja rodzina bardziej przeżyła, bo ja jakoś tak podszedłem do tego naprawdę z taką jakby zimną głową. Wiedziałem, że będzie dobrze, a tak naprawdę moi rodzice, moja żona, moi teściowie bardzo to przeżyli i Były wiesz. takie momenty zwątpienia? Momentu zwątpienia nie, ale były takie dni po chemii, że po prostu łzy leciały po prostu z tej męczarni. Ale to fizycznie. Ale to fizycznie i organizm po prostu nie dawał rady, bo głowa po prostu spokojnie sobie dawała radę z tym. Ale jest w tobie optymizm, że to co straciłeś siatkarsko, to nadgonisz? Oczywiście, że tak. O to się nie boję. Ty się dowiedziałeś o chorobie podczas mundialu siatkarskiego? Trakcie, no to było w trakcie. Ale to była już końcówka mundialu, bo oni grali wtedy już finały. To wtedy ja już wiedziałem po prostu, co mnie czeka. Ale, bo to był taki długi w sumie też
długie dochodzenie do tego wniosku, bo bywałeś przeziębiony podczas tego okresu, tak? Było szukanie przyczyny. Tak, tak, tak. I podejrzewałeś, że... Nie. Miałem troszeczkę węzły powiększone i tak naprawdę nasi lekarze ze szpitala z Koźla właśnie zrobili mi badania i tam już jeden z doktorów podejrzewał właśnie ten nowotwór. Twoja pierwsza reakcja? Generalnie już wtedy miałem zakaz takiego trenowania, ale przychodziłem sobie na siłownię, robiłem sobie po prostu po swojemu trochę tam, nawet jak nie patrzyli, to sobie tam dokładałem ciężary. I tak naprawdę podszedłem wtedy do chłopaków i mówię, no jakąś chorobę dziwną, jakiś syf w ogóle, coś takiego. Wtedy sobie nie zdawałem sprawy i mówiłem właśnie do wszystkich, że też do Sebastiana, że ja będę przychodził na treningi, że ja będę wam pomagał, będę jeździł na mecze. Pierwszy mecz to był właśnie wyjazd do Gdańska i też zależało mi na tym wyjeździe, bo to był mój pierwszy trener kadrowy Anastazji. Wtedy graliśmy z Lotosem, ale już wtedy nie mogłem pojechać, bo już zaczynałem chemię. A czyli nie powiedziałeś kolegom na początku, tak? Na początku to było troszkę takie... Troszkę chowaliśmy się przed tym, żeby to tak od razu nie wyszło w media. Też czekaliśmy na to, że aż oficjalnie ogłosimy, znaczy ZAKSA ogłosi drużynę. No i wtedy postanowiliśmy, że opowiemy o tej chorobie. Postanowiliśmy, mówisz o rodzinie, tak? Postanowiliśmy generalnie z klubem, bo tak naprawdę wiedzieliśmy wcześniej, tylko cały czas się kryliśmy przed mediami. To długo trwał ten czas, kiedy tak trzymałeś to? 2-3 tygodnie, jakoś tak. Było lżej, jak już powiedziałeś? No, trochę mnie ruszyło tak naprawdę wtedy, jak zacząłem mówić o tym w mediach, w prasie. I to był chyba jedyny moment, jak powiedziałem o tym nowotworze, że będę musiał przestać trenować i tak dalej. To naprawdę wzruszyło mnie to. Trochę tak delikatnie mnie, można powiedzieć, że dobiło. Jak się umawialiśmy na wywiad, to panie z klubu powiedziały, żeby cię nie męczyć, bo ty jeszcze jednak jesteś nie do męczenia. Ty tego potrzebujesz teraz, czy właśnie potrzebujesz, żeby cię zacząć traktować już na pełnych prawach, że się wyzdrowiał teraz do roboty? Ja potrzebuję tak naprawdę już tego treningu, bo jeszcze nie mogę do niego doczekać. Tak naprawdę teraz chodzę na te treningi do chłopaków i więcej im podaję piłki i sobie odbijam w parach niż po prostu to, co powinienem robić, a na pewno myślę, że trzeba zrzucić trochę tego brzuszka. Zaksać. Potraktowała tak bardzo ładnie, to znaczy nie, mimo że nie grałeś, to z tego, co słyszałem, kontrakt bez zmian i no tak opiekuńczo. No, zachowałeś się naprawdę super. Myślę, że generalnie jest to moja druga taka jakby przerwa z siatkówką, bo pierwszą przerwę miałem w Skrze. I Skra tak samo zachowała się naprawdę bardzo w porządku, bo wtedy skręciłem kolano. Może nie nastawiałem się na to, że mi wypłacą całej sumy kontraktu, ale naprawdę szacun dla nich, bo zrobili dużo. Sygnały od ludzi, od kibiców, było ich więcej wtedy, kiedy ogłosiłeś chorobę, czy kiedy ogłosiłeś, że masz już ją za sobą? Na początku, jak ogłosiłem tą chorobę, to mnóstwo listów przyszło, tylko ja ich nie otwierałem. Ja dopiero zacząłem ich otwierać po 2-3 miesiącach. A było naprawdę taka kupa, nie? Musiałeś się nauczyć chorować po prostu. No super, no nie polecam. Tak naprawdę teraz przyszły 2 listy z gratulacjami i tak dalej. Myślę, że będzie ich o wiele więcej. Andrea Anastazji, czyli trener, który cię odkrył dla reprezentacji Polski, powiedział o tobie, że jesteś strasznym gościem, bo ciągle się śmiejesz i może jesteś nawet za dobry do tego sportu. Było w tobie takie poczucie, kiedy się dowiedziałeś o chorobie, że właśnie ja jestem taki uśmiechnięty, dobry. Dlaczego trafiło właśnie na mnie? Staram się podchodzić do wszystkiego pozytywnie, nie? I myślę, że to tak wygląda, że jestem dobry i uśmiechnięty. Część chłopaków mnie zna z klubu i też jeśli chodzi o życie prywatne. Myślę, że różne zdania mają, nie jest tak zawsze kolorowo. Ale miałeś taki bunt chorującego, że jestem jeszcze bardzo młody, wszystko mi się zaczęło układać i nagle ktoś zaciąga hamulec? Byłem na pewno zaskoczony, nie? Bo tak naprawdę, tak jak mówisz, zaczęło się układać, bo fajny klub mnie znalazł. Byłem niesamowicie szczęśliwy, bo klub, który gra co roku o medale, a tu nagle kamień z góry. To się wszystko tak układa niesamowicie, jeśli chodzi o czas.
bo ogłaszasz to niedługo przed swoim weselem. Dowiadujesz się, kiedy koledzy z kadry idą po Mistrzostwo Świata, z kadry, w której byłeś na poprzednim etapie, prawda? No już jakby nie załapałeś się do kadry na mundial, no ale częścią reprezentacji się czujesz. Potem ogłaszasz to, że wygrałeś tuż przed Wielkanocą. Twój brat jest księdzem. Myślę, że Łukasz, bo tak się nazywa mój brat, myślę, że też mnie troszkę nakierował, żeby to odebrać nie po prostu jako karę, tylko po prostu próba. Próba i żeby też udowodnić dla tych chorych ludzi, że po prostu warto jest walczyć i warto jest nie odwracać się od Boga. Wspomniałeś brata, dzięki któremu jesteś siatkarzem, bo chciałeś być piłkarzem, tak jak byłeś. Dokładnie. No tak naprawdę on poszedł do Tomasza Mazowieckiego, tam on zaczął swoją przygodę z siatkówką, bo tak naprawdę poszedł tam na studia, a przy okazji trenował. Doszedł do wieku juniora, grał jeszcze w seniorach, oni wtedy chcieli awansować do drugiej ligi, ale im się nie udało. No i tak to swoją przygodę z siatkówką już skończył. I do seminarium. Ja idąc do Tomaszowa poszedłem najpierw sport, a później nauka, ale akurat wszystko poszło dobrze w parze. W pewnym sensie się wszystko działo szybko w twoim życiu. 2013 Mistrzostwa Europy, 2014 Liga Światowa, 2015 było jakby logiczne, że pójdziesz jeszcze dalej i nagle stop. Tak? To cię nauczyło doceniać bardziej to, co miałeś? Trochę mam wyrzuty sumienia, że nie pojechałem na te Mistrzostwa Świata, że mogłem bardziej dać coś od siebie dla drużyny, że po prostu mogłem jakoś Stefana przekonać. Myślę, że to tylko mnie tak w głowie trzyma, bo tak naprawdę to był ten okres, gdzie jeśli oni grali finały, to wtedy co oni grali finały, ja miałem właśnie tę diagnozę. Nigdy o tym nie myślałem. Tak naprawdę ty jesteś pierwszą osobą, która tak naprawdę tak mnie nakierowała na takie myślenie. Mam trochę wyrzuty właśnie, jeśli chodzi o tą kadrę, że mogłem więcej dać z siebie. Czy bardziej jak byłeś na zgrupowaniach, tak? Czy... Tak, bardziej na tych obozach, bardziej na meczach. Więcej mogłem oglądać swoje ataki, więcej wniosków mogłem po prostu wyciągać, rozmawiać więcej z trenerami. Powołanie do kadry przyszło tuż po tym, jak ogłosiłeś, że jesteś zdrowy. Nie wiem, czyli z tego samego dnia, tak? Trochę takie było to dla mnie niespodzianką, dlatego że Stefan cały czas czekał na moją odpowiedź, jeśli chodzi o te badania. Bo było tak, że ja zaraz do niego zadzwoniłem, a po 10 minutach patrzę, a tam w internecie już znajomi dzwonią i ty, bo już jesteś w kadrze, nie? I też naprawdę wielki szacunek dla Stefana, że czekał cały czas na tego jednego zawodnika, na mnie. Stefan to jest taki typ trenera, który... No w takiej sytuacji jak byłeś dzwoni często, tak? I pytam o choroby. Ja to ogłosiłem, to też byłem z naszym doktorem kadrowym w kontakcie i tak naprawdę myślę, że oni też dzwonili do siebie, ale nie powiem, bo też byliśmy naprawdę w dobrym kontakcie ze Stefanem. Anastazji wymieniany od początku, no nie tylko uważał, że jesteś straszny, bo się ciągle śmiejesz, ale też, że będziesz przyszłością kadry. Będziesz przyszłością kadry? Chciałbym. Też chciałbym kiedyś z nim w jakimś klubie grać i jest naprawdę fajny człowiek. Fajny człowiek, fajnie trenuje, dużo wskazówek daje. A on jakoś cię wspierał w tych chwilach? Tak jak inni też szukali, tylko może też się nie odważyli zadzwonić. Widziałem się tam dwa razy w przeciągu całej tej mojej chemii. I jak mnie zobaczył, to człowieku, przecież ty nie jesteś chory, ty masz coś z głową. Naprawdę bardzo taki też, strasznie się ucieszył na mój widok. Też było to naprawdę bardzo miłe. I miło by było, gdybyśmy się naprawdę spotkali kiedyś w jednej drużynie.